Siemanko, z tej strony IGN oraz Roxat, siema. Dzisiaj będziemy dla was komentować mecz Mecha Phoenix na Knight Esport. Po lewej stronie mamy Knight Esport, a po prawej mamy Mecha Phoenix. I no, możemy już zacząć. 3, 2, 1, start. I lecimy z rozgrywką. No dobra, to lecimy od topa może tym razem. Na topie Irelia kontra Wladimir. Wladimir może mieć dosyć duże problemy z Irelią, bo Irelia ma cały czas ten swój skok i może go dojeżdżać od samego początku. A przed 9 poziomem to Wladimir ma duże problemy ma dobry sustain na linii, ale jego główna siła dopiero się zaczyna od 9 poziomu. Tak, to co racja. Dalej? To akurat racja. Ale wydaje mi się, że będzie chciał jakby Wladimir na zasięg ją brać bardziej. Wiesz, o co chodzi. Ale ona tak. Raczej właśnie nie puści tego, żeby tak właśnie działa. Ale no, będzie musiała przez tą pierwsze 2 levele, ponad 3, bym powiedział. Później to będzie troszkę ciężej niż Wladimirowi. Bo już ten. Tak, to prawda. Później już ten zasięg nie będzie zbytnio działać. Wciąż będzie działać, ale no nie aż tak bardzo. Jak na początku. W dżungli mamy Gravesa po stronie Knight Esport, a po stronie Mecha Phoenix mamy Seta w dżungli. Wciąż mocny pik. Secik był bardzo często pikowany na przykład przez Jankosa. Ciągle jest pikowany, ciągle muszą go banować na przykład zlecu. Bo naprawdę ciągle nim grają. Naprawdę. Set to jest raczej taki pik właśnie pod ganki, a Graves raczej woli się farmić. To jest tak. Power farming. To racja. No i Set ma dobre. No, ogólnie ma dobre ganki, co nie? Jak wiesz, takie. Już na pierwszych levelach może sobie wejść, po prostu. Naprawdę w mida by mógł wejść. Bo Kali ma pierwszy level, wiadomo. Pierwsze, drugie levele to nie są jakieś tutaj super dla Kali. Bo jak widzisz, LeBlanc będzie obijać ją. Tak. Na pewno ten Hex Flash bardzo pomaga przy gankach każdego rodzaju. Tak. Możesz naprawdę. Od raptorków sobie wbić na mida, na spokojnie. I właśnie jest wymiana na topie. Wladimir ma nikłe szanse jeszcze, jak sobie ta Irelia wbije 5 stacków, to te obrażenia są ogromne. A na bocie raczej będzie dosyć nudno, bo oba zestawienia są dosyć... Jakie? Słowa mi brakuje. Bezpieczne, bezpieczne. Tak. Racja. No i tak widzisz, jakiś tam pok był ze strony Mecha Phoenix. Ale no, wciąż tutaj się leczą, bo mają tutaj płotki, więc tutaj zbytnio to nic nie daje i będą się farmić. Tak to będzie wyglądać ten Baltain. Nawet Ashe skupiła do rana, żeby ten pok zniwelować. No i w sumie tak samo jak Ezreal. Tak, już to wchodzi już. Wchodzi właśnie. Teraz może mieć. Właśnie, dobrze zawrócił już w tą karmę, bo Ezreal zawsze ma swoje. Jeszcze dobry flash od Seta, ale. Ale nic nie zrobił. I to jest spalony flash za nic, w sensie, nie? Jakby. Ale... Nie, jakby spalony flash za flash, nie wiadomo. Fajnie. Ten flash praktycznie nie znaczy dla Seta, gdyż ma swojego hex flasha. Tak. I to bez różnicy jest. A takiej karmie może trochę dużo. Pomóc. No zdecydowanie, patrz na jego HP, on nie ma płotek, on nie ma nic. On naprawdę może dostać respawkowany, a mają tylko heala, a on nie ma flasha, więc... Jeśli w niego wejdą, to będzie mu bardzo ciężko. Oj, ale Yumi. Yumi też staje. Obaj dżunglerzy teraz się wymieniają dżunglami. Tak. No Smok zabije za jakieś 50 sekund dopiero i teraz... Set tutaj próbuje, może tu coś wejść, może tutaj... coś tutaj... Skupik zrobić, może po prostu... Ja jednak nie, chyba puszcza. Ale Grace chyba wchodzi w dżunglę, albo będzie wchodzić na mida. No nie, wchodzi w mida. Ooo, LeBlanc będzie miał trochę duże problemy, ale... Maklana. Nie będzie musiała flashować nawet. No. Ale została spokowana i to było dobre. Bo jak spokowałeś teraz mida, to teraz nie może tak bardzo wchodzić w tą Makali. Teraz to LeBlanc ma problem. Ale patrz, 30 farmy, 31 do 18. O,
Irelia również będzie o trochę zbyt agresywnie, za dużo było tych minionów na tym topie, ale jestem w pogotowiu set cały czas. Co jest? Nie. No właśnie, nie zdziwię się jak ona... Ale nie, te co... Nie no, strollowała. Tak, no kurde tak. Ja się nie rozumiem, dlaczego tak balansował przez te miniony, kiedy było ich bardzo mnóstwo. Ona nie ma obrażeń w ogóle, więc te swoje stakowanie to nie zadziała zbytnio. Więc fatalnie to wykonała. Fatalny tutaj pokaz umiejętności mi powiedział. Akali. Zgodzę się z tobą. I jeszcze Graves bierze smoka za darmo, będzie to smok powietrzny. No bo widział, nie? Widział tam tego seta na topie, że tam pomaga jej, ale to nic tutaj... Te pomaganie nic nie dało tak naprawdę. I przez to mógł sobie wziąć Drake'a za darmo. Można powiedzieć, że nawet przeszkadzało, bo gdyż Irelia mogła się poczuć trochę zbyt pewnie. Tak. Trochę wyjść bardziej do przodu. To akurat prawda. Pomimo tego to Irelia ma więcej. A no, no. No. Zobaczymy duszę albo piekielną, albo oceaniczną, gdyż następny smok to będzie smok górski. Obie dusze naprawdę bardzo przyjemne. Tak, to akurat racja. Ale farma na midzie jest dosyć mocno, no... Leplak ma o wiele więcej tej farmy. Tak, no zawyżono. No. Zastanawiam się w sumie, można powiedzieć o Gravesie, że on jest pewnym, on power farming, ale tak naprawdę ma 27 farmy, kiedy to 40 już powiem ma set. No to jest ciekawe akurat. Czyli no set też jest dobrym farmiącym, ale nie aż tak jak Graves oczywiście. Dokładnie. Ale za to teraz Graves wejdzie sobie po prostu do dżungli seta. Set kieruje się w stronę bota, ale chyba tam nic nie zdziała. Ale on chciał iść wejść od linii, ale tam są były wardy. Tak, zobaczyli go. Chcieli go. Tak, był pink, no. Więc wiedzą, że jest na bocie. Więc teraz Graves może iść na topa, bo wie, że właśnie ten set jest na bocie. I chyba właśnie będzie to robić. Chyba. O, Harald, dopiero za 40 sekund. Jeszcze wymianę na micie. Próbuję tutaj coś zdziałać, ale nic się tu raczej nie wydarzy. Jest ignore! Zabili! Spalił się! Dobre to było. Jeszcze tutaj Graves razem z Vladimirem, dajwują i radię. I Graves ma duże problemy, ale ostatecznie przeżyje. Jakby fajnie, nie? Bo jakby zareagowali na to, że Seth zabił Ezreala, nie? Zareagowali na to na tym topie, nie? Że musieli też coś zrobić. Bo wtedy byliby stratni. Taka prawda. No i na topie tam po prostu go zdejmowali, a tutaj moim zdaniem tu błąd był Ezreala. W sensie Faricz wiedział, wszyscy widzieli, że jest na bocie Seth, więc nie powinni się wychylać, a to właśnie zrobił. To prawda. Trochę nie podoba mi się build od Vladimira, wolę taką full bombę od Vladimira. Ale nie, to już od preferencji zależy. A teraz Akali bardzo agresywnie zagrywa swoją R-kę do przodu. Blank ma duże problemy, nie ma many. Tak. Naprawdę ją zabiłem, gdy się... Mało brakowało. Tak. Ale ten, co miał mniej zdrowia, to był Klon akurat. Tak, wiem, no. Ale chyba pewnie o tym wiedział, że nic nie środuje, no. Raczej nic więcej robić więcej, bo mógłby się walić, no. To już byłoby gwóźdź trudny. No i Graves Heralda zabierze. Tak. Racja. Ładnie. Oj, czy on znów się bije w tym jakby tych minionach. To jednak Vladimir się teraz zbije. Tak, no teraz Vladimir. Patrz jak stracił HP. Ale on ma już dobry sustain, to tam. Patrz jak pingują. Aż pingują, tego to nie boli. Tak. Ale patrz jak pingują go, no. Że tam, on musi tam być. Oni o tym wiedzieli, że tam no, jest. No, on jest martwy. I ciekawe skąd wiedzieli, że tam jest. W sensie, oni już od razu tam wiedzieli, że tam jest, bez wizji. Bo ten ping był ustawiony o wiele wcześniej. Myślę, jakby wiesz, no jak wchodzili, nie, do lasu. Więc ciekawe. Szczerze nie. Po prostu byli pewnie przekonani, że on tam musi być. Ciekawe, no. Albo po prostu Seth chciał zostawić wizję i Irelia go ubezpieczała i po prostu go znaleźli. To też, no. Taka szansa. Wow. Karma, czy się waliła?
Tak. A to... A, mnie? Okej, okay, to było co się dzieje? Ale to było blisko, bardzo blisko. No, na krawędzi. No, brakowało. Ta Aszka miała chyba 5 sekund do swojego flasha i by mogła flashować za tą karmą, jak ona jeszcze uciekała. No w ogóle dwa levele do tyłu jest Irelia na topie. Jakie ona ma duże problemy. Nie. Ale Wladimir z dwoma killami no, to zajmę. Jest... Ta... Ten flash był nie ten... Nie. Ale popatrz, ja to... ona właśnie ona taką idzie defensywę, nie? Tutaj Negatron, Cloak. Fajnie, super, ale... O, bardzo dobrze teraz set. Znajduje kolejnego ganka na bocie. Jest już Ezreal martwy, ale to set upada. Leblaka idzie, chyba ją zabije. O, chyba tam trzeba szukać kogoś. A jednak nie, dobra. Myślałem, że tam jest. Pingują ją tam. Patrzcie, jak bardzo Nero się boi Blanki. Musiał iść aż do bazy buta. Bo wiedział, że tam będzie Blanka. Tam jest i... Musiał iść z buta tak naprawdę. Żeby nie zginąć, żeby nie oddać Golda. Ale smok. Jest smok górski. Już na mapie, więc może będzie wzięty. To bot się cofa drudny właśnie Mecha Phoenix. Więc będą mogli go robić, bo oni się cofnęli dopiero do bazy. Jeśli szybko go zrobią, to mogliby. Bo bot jest szybciej. Bot jest szybciej o wiele. Jeszcze niebieskich. Prawda. Na midzie będą mniej więcej równo, ale LeBlanc ma mało punktów zdrowia teraz. No i będzie po prostu smog zabrany. No poza tym LeBlanc ma mało HP i mogłaby zginąć. No jeszcze Wladimir tu jest. To raczej było wiadomo, bo ten Mecha Phoenix był po prostu zbyt daleko. Ale ładna erka ze strony Ashi. Karma była fajna. No jeszcze no dwie erki poszły tak naprawdę na nią. Ale chyba było warto, było moim zdaniem. No tam. Było warto, nie? Zawsze jest warto. Po prostu nie ma żadnego objectiva na mapie. Jakby nie masz Herolda. Nie masz nic jakby, więc wiesz, nie będzie żadnego fightu przez jakieś kilka minut na pewno. Nic się nie będzie dziać, więc wiesz, no jak wywalisz na gościa i zabijesz, to będzie super. Naprawdę jeszcze tutaj próbuję coś tam okali zdziałać, może się nie uda. Jednak to będzie dusza piekielna. W końcu coś, co lubię. No, podobnie. Będzie bardzo... Nie jakaś tam powietrzna, kurczę. No. Będzie bardzo agresywnie moim zdaniem, bo... Ten piekielny będzie bardzo mocny. Dla obydwu drużyn oczywiście by był. Ale to drużyna Knight Esport ma przewagę smoka, ma 2-0. Jeśli chodzi o smoki. Wtorek jest 1-1. Przewaga no tam naprawdę 1000 golda, nie? Prawda. Cała przewaga jest zgromadzona na Wladimirze. On ma 1800 zł do przodu. Porównanie do tej Irelii, ale są to jednak 3 kile. On może zrobić różnicę w tej grze. Naprawdę, Wladimir, nafidowany, to wiadomo, co może zrobić. Oczywiście. I to na pewno będzie stanowić bardzo duży klucz do wygranej, na przykład. Czy taki Wladimir nafidowany? To jest super opcja. Właśnie, widziałeś to? O. Połowa. To jest dopiero 3-0. To jest dopiero... Vlad, który jest w 13 minucie, to jest Vlad z jednym itemem i butami. No jest niedobrze. A jakbyś jeszcze tam zobaczył Rabadona i Spellbindera? No bardzo niebezpiecznie to wygląda. W późniejszej fazie gry ta Ashe nie będzie istnieć. Na tym, jak będzie miała na te wszystkie itemy świata, to nie będzie istnieć tak naprawdę. Bo Vlad ją wysoluje samodzielnie. O, ale to jest dobra strzała była, ale niestety nie trafiona. Dobry refleks ma. Tak, no to dobrze. Wchodzą tam w dżunglę przeciwnika. Drużyna niebieska. Set będzie próbował zgankować, ale jest tam również Graves i Wladimir odwraca po prostu Aszkę. Patrz te obrażenia! Świetnie. Jest heal zagrany, jest raport od Irelii. Wlad jest... Jeszcze Aszka klika! Jeszcze zabija karmę, ostatecznie tak upadnie.
Jest tu też Akali. Ona również upadnie, ale czy kogoś zabije? Nie. Nie. Tylko LeBlanc nie było w tym fajcie. To nie. Właśnie. Tego im brakowało. A nie. Dobra, nieważne. Znaczy, nie, jakby. Znaczy, najlepszym sposobem Mecha Phoenix właśnie jest to, żeby zabić Wladimira. Tego, który ma najwięcej obrażeń, który może zamieszczyć w całym teamfightie. Właśnie to zrobili. Vlad, w sensie, Seth go jakby odrzucił wszystkich, czy tą R-kom, żeby go zabić tam. I właśnie to się stało. I bez Vlada nie mieli obrażeń. Naprawdę, nie mieli żadnych obrażeń, żeby cokolwiek zrobić. Jeszcze mieli Yumi, wiadomo, która leczy. Wiesz jak to wygląda? Więc bez Vlada nie mieli obrażeń. Zbytnio. To prawda, jeszcze Ezreal pójdzie pod Iceborne Gauntleta. Kali nie miała jeszcze swojego pierwszego przedmiotu, więc tych obrażeń nie miał kto zadawać w ogóle. Jeszcze wygrali tego fajta 4-5, bo LeBlanc cały czas stała na midzie. Ale za to teraz może... ta upadnie. Nie ma szans. No nie ma szans. Ale nie ma flesza i erki. To jest moim zdaniem kluczowe, bo aktualnie jest smok i to będzie trzeci smok na mapie. Jeśli wezmę go na esport, będzie bardzo niebezpiecznie, bo już trzy smoki i kolejny już będzie soulem i to piekielnym. Nie chcesz oddawać piekielnego smoka i to jeszcze Wladimirowi, Akali, czy Ezreal, przede wszystkim Ezrealowi, bo ten połk z daleka to jest niesamowite z piekielnym smokiem. No i nie chcesz oddawać tego smoka. I teraz, gdy wiesz, że nie ma tego flasha, wiesz o tym, że nie ma erki, no dużo to on nie zamiesza, tak? No z Q-ton ci dużo nie dużo zada, ale nie aż tyle co z erki, nie wiem, czy to będzie flashować, nie? Więc nie będzie miał aż tak, jakby, takiej dobrej, takiego dobrego wejścia, bym powiedział, o. Ze strony Vlada. To prawda. Ale natomiast, Tetsu nie ma TP-ka, a on ma. To prawda, bo Wladimirowi potrzebny jest jednak ten flash, żeby kogokolwiek złanshotować i mieć ten słodki element zaskoczenia. Teraz jeszcze Graves spróbuje zdecydować, ale mu się to nie uda. Tak, bierze go normalnie. Piekielnego smoka i to dobrze, że go wziął, bo trzy smoki i kolejny to byłby strzał piekielny dla drużyny Knights Esport, to naprawdę byłby duży problem. Tak, to już byłoby bardzo duży problem, żeby cokolwiek zrobić na mapie. Ale też jest postawiony Herod na midzie, że niszczy tą wieżę. Trochę chyba za wcześnie postawiony. Tak, no mogli go bić troszkę bardziej. Nie wiem, czy to dobry pomysł, Ashi. No jest tu cała drużyna za ścianą. Ale teraz zobaczymy. Powinni chyba odpuścić. Tak, powinien odpuścić, ale też tak powinien zrobić. Co można to mówić? Można co omówić na przykład aktualnym... O, jednak nie. Dobra. Myślałem, że tutaj będzie łatwo to chwilę tego Ezreala, już nawet razy to widziałem. Bo Yumi na plecach z LeBlanca, która... LeBlanki, która jeszcze tutaj robi dwa razy R-kę, to naprawdę... Ale od razu wchodzą! Ashka może mieć problemy. Ashka będzie na pewno wymazana jeszcze. Yumi na nim siada, ale nic to nie zmieni. Karma również upadnie. Golem jeszcze tą LeBlanc i tego Seta. LeBlanc sobie ucieknie. Nic się tu więcej nie wydarzy, chociaż... Nie wydarzy. Ale tu Set już ma 4-1. O! Próbowali jeszcze tutaj. Irelia jeszcze na topie sobie wie, że z darmo zgarnie. Od razu LeBlanc bardzo agresywnie jeszcze... Wow! Yeah! O, dobre to było. No, nie tu Perkson. Naprawdę, to było świetne zagranie. Idealnie wymierzył czas, ile może poświęcić na to, żeby go obić. I nawet go zabił. Myślę, że... Jakby wiesz, zostanie mu, bo musiałby jeszcze zaatakować go. Wtedy by go zabił, właśnie to zrobił. Myślę, że mu się nie udaje i cofnąć się. I by go zabili. Razem z Yumi. Ale jednak cofnął. Naprawdę duży cooldown jakby jest tego. Jakby... Wiesz... Czekania, nie? Że możesz tak po długim czasie po prostu cofnąć się teraz tak o. To prawda, ale na tej LeBlanc te autoataki są naprawdę silne, szczególnie na początku gry. Bo niby taki autoatak od maga, to tam niby nic, ale jak już ci wysota 5 takich autoataków, to jest już około 300 punktów zdrowia, to już się trochę duże liczby z tego robią. Więc na pewno autoatak między skillami to dobrze świadczy o zawodniku.
Dokładnie, to akurat racja. Smog będzie za 2 minuty dopiero, więc raczej go się na nim nie skupiamy. No Baron to raczej też nie, więc obiektywy tutaj nie istnieją aktualnie. Ale aktualnie istnieje ten kraj, który nie będzie istnieć, bo za chwilę go wybombią. Albo... Nie. Tak, jeszcze go. Jest w pogotowiu również Wladimira, ale ten set po prostu chyba upadnie. Albo nie, po prostu flashuje. Nie, po prostu flashuje, tak. Ale dużo Wladimir zadał obrażeń, naprawdę. Sporo. To jest jeszcze walka Ashki kontra Akali. Erka od Ashki nie trafiona. No to nie trafienie Erki, to wiecie, jakby... Jeśli nie trafiła Erką, to teraz już nie może nic zrobić dalej, nie? Bo Akali ma Erkę. Jeśli by trafiła, to byłoby super. No spokojnie sobie tutaj raczej LeBlanc przeżyje. Jeszcze tutaj set będzie eksploszował i karma. Świetnie. W ogóle... Naprawdę, jakby set dobrze tutaj... tym hexlashem, nie? Dysponuje. No tutaj za ścianą od razu leci Ereczka. Dobrze flanki robi. To naprawdę się ceni. Naprawdę się ceni. Już jest 5000 golda, przewagi. To bardzo dużo już. No, to prawda. Niby dwa smoki, ale te dwa smoki nie znaczą aż tak dużo. Jest teraz Akali kontra Irelia. Oj, chyba Akali... O kurde, sorry. Chyba Akali versus... Tak, jeszcze Yumi wyleczy. Nie, no nie ma szans. Akali versus cały team, niestety. Ale to dobrze, że tak ją zabili w sumie. Bo teraz, kiedy ona stanie, będzie smog dopiero. Więc no, ale będzie mogła się tepnąć, jakby coś się stało. Tak naprawdę. Ale jak go zabiją, będzie free smog. Czy tak się stanie? No, raczej tak, jeszcze ignite. Tak. Jeszcze Q. Free smog. Bardzo długo będzie smokła. Raczej nie widzę tutaj, żeby ktoś tutaj zabrał. Chociaż ten Azrael może jakiś tutaj sneaky piki normalnie, Ereczka. Ale wątpię w to. Będą chcieli za to zabrać inhibitor na topie, ale nie no, odpuszczą, nie mogą. Co ciekawe i może śmieszne, to 17 staków Medjay ma Yumi. Tak, to... O, ciekawe. Tak, to racja. No, 17 staków Medjay. 85. Więcej AP. Naprawdę sporo. To prawda, teraz LeBlanc używa W oraz R-ki. Jeśli Akali by miała trochę więcej przedmiotów, to LeBlanc by w tym momencie miała duże problemy, bo nie miałaby jak uciekać. Jednak się tak nie wydarzy. No są wspaniałe czempiony, nie? Ona dwa razy dyszuje, ona tutaj też jakimś tutaj E robi. Tutaj jakieś przyspieszenie, to jest milion wszystkiego normalnie. Te postacie na tych midzie, czyli LeBlanca i Akali. Ona ma dwa dasze, w sumie dwa dasze i E na Akali, a LeBlanca ma dwa podwójnego, nie? Skoka na przykład. I tak właśnie tak... Naprawdę. O, teraz... Jest tutaj karma razem z Vladem. Ta Irelia prawdopodobnie upadnie. Ma swój flash, ale... Pięknie, o, Tetsu! O, jeszcze flash ratuje od niej życie. Ale on nie zmienił. Ol, Conqueror jak leczy. Conqueror oraz Vincent. Nie trafiona... Ale ta Erka. Ale ile ona się leczy! Ale to było blisko. To było blisko i przez to, że zanimisowała Erkę, przegrała tego. To prawda. Jeszcze tutaj dobra Erka od Seta. Akali ucieknie swoją Erką, jest tutaj. Ale co z tego? O, zabiła! No. Co z tego, że jakby zabili Rey'a na topie, jak tutaj team Mecha Phoenix dobija się do bram przeciwnika, chcąc wziąć ten tower, ale chyba raczej odpuszczą, oczywiście. Ale kurczę, ten Conqueror i ten Wicent. Tak, no. Jakby to potrafił tą Merką, bo zrobił dwa najemy zrobił. Dobra. Właśnie to jest to, że co z tego, że Vlad ma 6 kili, ma już dwie wielkie różdżki, które dają mu razem 120 punktów AP. Jak po prostu Irelia sobie w niego biegnie i będzie go to atakować. Tak, widzicie? No, w sumie też mam tutaj Medjaję odpaloną, LeBlanca. I ma 10 tutaj staków. No, moment temu ją dopiero chyba zakupiła. Tak, no. Ale ładnie. To wygląda.
No 6-1-4-0-3-2, bardzo ładny. Izrael, no 0-3-0-3, tu Akali, 1-5 na dżungli. Jeszcze myślałem, że Grex jakoś lepiej sobie poradzi w dżungli na seta. Ale no, jak widzimy, 30 farmy więcej i statystyki też mówią za siebie, nie? I też jakby asysty, nie? Bo jednak set o wiele więcej gankował niż tutaj Grace. To prawda, w ogóle ja nie jestem fanem Grace'a. Nie wiem w ogóle, co on ma robić poza farmeniem w tej grze. Jeszcze się spowolnił. To jeszcze jak to on swój building jakby, bo kupił Hexdrinkera kupił. Więc bardzo, bardzo się opóźnił w zakupach. Więc trochę lipa, bo... Ale teraz... Ale Blank bardzo agresywny, nie? Jeszcze od razu Ignite puszczony. Był to Ignite od Yumi, jest Zonia. Jeszcze tutaj Arrow od Askel niestety nie trafiony. Ale Blank naprawdę bardzo agresywnie gra. Ale chyba trochę się teraz zbyt mocno poczuła, ale jednak przeżyje. No poczuło się zbyt mocno, ale wciąż ma no Yumi na plecach, więc wiadomo. I mogą robić za barona za free, tak naprawdę. Dlaczego bo Graves jest na bocie? Jest ta Irelia tam, nie trafia R-ką na 100% upalnie, ale jest to free baron. Tak, no to jest Ward, Wolf po prostu. No i dopiero idą, dopiero teraz idą. To za późno jest. No... 3000, 2000, 1000, nie. No nie. O, będą ich gonić? Będą ich gonić? Tak, chcą go gonić, chcą ich gonić. O nie, czy to dobry pomysł, Graves? No nie, to nie jest dobry pomysł. Tarzan, nie. Nie takie rzeczy. To było takie średnie, bym powiedział. To są okej. Okay. Jakby rozumiem, że chcieli wejść, jakby wiecie, nie? W przeciwników. Ale on sam dosłownie był na flance. Jakby Gravesem na flance, czaisz to? No, to jest niepojęte. Nie, to nie było dobre. No jakkolwiek to nie było dobre, no i... No widać te statystyki, jakby jego granie. W sensie to nie jest mecz na pewno Tarzana. W dzisiejszej powtórce bym powiedział, bo to jest powtórka. Bo jeszcze nie mówiłem w ogóle, że to jest powtórka, ale to jest powtórka. Zawsze będę mówić, że to jest powtórka, bo... Czasami może ktoś nie zrozumieć coś, więc no... No, więc to jest powtórka. I jest brany trzeci smok już na konto. Za darmo bym powiedział. Na konto Mecha Phoenix. Walka na topie. Wladimir prawdopodobnie sobie ucieknie, właśnie tak. Ale sporo obrażenia, nie? Sporo obrażenia ze strony Irelii, co ciekawe, nie jest tego. To prawda, są te Merkurki, jest ten Weedsend, jest już Botrk, Blade of Ruined King, jest już kilka przedmiotów z... Kurczę, jak się ten przedmiot nazywa? Jaki to który? Wladimir? Nie. Ten co Irelia składa. Deftence, o! No Deftence, no Deftence. Teraz mi się przypomniało. To jest Deftensik. No ogólnie jest ten mocny przedmiot, więc... zresztą te buffy, to wzmocnienie, więc no. Teraz grają 1-3-1. Jest to, nie no, 2-2-1. Jest to dobre, bo LeBlanc może mieć sama... Trochę problemy. Oni raczej ich raczej nie obchodzi strata, w sensie kto na której linii, po prostu chcą wyciąć towery. Nie szkodzi się, chcą po prostu wyciąć towery i właśnie to zrobią. Poszli dwa, oj, oj, oj. Zginie to, na pewno zginie. O, ładna airpa w ogóle, we dwóch. Jest tu też Akali. Akali próbuje zabić Ash. Tak. Hej, chociaż... Tylko jest jeden problem. Ona ma... Hexdrinkera. No to prawda, prawda, jeszcze Yumi! Nie, Yumi nie ma antihila. Nie ma antihila w tym teamie. Jakby tylko jest tutaj Morality Ticon. Tylko tyle. No i może. Dobra, jest dużo egzekutynerów, ale. Średnio. Po prostu średnio, bo i tak Yumi leciał jak szalona. Bo co jest to? A, podali no, chyba. A, podaliście. Musieli się podać, no. Więc no, cicho. Dla mnie ciekawy mecz, w sensie, no jednostronny wiadomo, ja nie lubię oglądać jednostronnych meczy, osobiście, ale no, jakby ciekawy pod tym względem, że no, dużo się działo, można powiedzieć, nie? Dużo się działo. Aż tak mało to nie można powiedzieć, że się nie działo.
Ale zawiódł mi Graves, mi powiedział się krzyże. Jeden chyba 6 zrobił na koniec i... 1-7. A, 1-7. No i no, jakby nic nie zrobił na mapie. Nie, jakby szczególnie się nie interesował mapą totalnie. To się może zdziać, że weźmie jego obiektywy. Bo jakby wziął dwa smoki na początku, ale co z tego, jeśli jakby set gankuje ciągle i daje przewagę swoim teammateom? Więc no ja tak właśnie myślę, nie, że tutaj ja bym troszkę się zawiadomił Gravesie na Tarzanie. No, no wiadomo, dni się takie zdarzają, nie? Takie słabsze. Ale dla ciebie, kto powinien dostać MVP tego spotkania? No i Irelia raczej nie, bo jednak miała kilka potknięć. Set naprawdę dobrze grał. Chyba bym tutaj właśnie Seta wskazał. LeBlanc też grała dobrze. Yumi robiła to, co ma robić. Oczywiście czat by wskazał Yumi, bo ma Yumi 1-0-20. Ej, w ogóle taka ciekawostka, że chyba Yumi została... Chyba wszystkie Yumi, które były, dostały MVP. Dosłownie. Nie żart. No jak się stało? Co ciekawe. Więc no, chyba Yumi MVP ponownie. Żeby było 100%. Może być Yumi. No, może być Yumi, nie no. No i tak samo set. Świetne granie mapą. I gankowanie tym Hexleszem naprawdę idealnie to robił. Idealnie bym powiedział. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie jestem fanem Graves, a nie wiem czemu w ogóle ta postać jest pikowana. Ja też jestem, jakby wiadomo, jakby wciąż jakby tam troszkę go pikują, ale teraz coraz rzadziej i wiesz, no. Tak to średnio to wygląda, jeśli chodzi o Gravesa. Ale też może powiem tak, bo czat to są eksperci. Teraz już może nie czat, a osoby, które piszą w komentarzach. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego Graves jest OP. Znaczy grany w ogóle. Bo ja tego nie rozumiem. No, ale ja też nie jestem fanem, nie? Bo był jakby silny na początku, ale jakby później dostał te nerfy i teraz wiesz, jak to wygląda. Więc co, my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!